karmisz? Cały czas. A wiesz, że odpowiednie ćwiczenia i systematycznie pobudzają jeszcze bardziej laktację? Naprawdę? No. Ale mówisz teraz serio? Poważnie. Ale to są jakieś specjalne ćwiczenia, czy w ogóle ćwiczenia? Wiesz, na początku, no to takie te spokojne, raczej bardziej oddechowo, to co robimy cały tak? czas. Ale tak, żebyś poczuła się bardziej zrelaksowana w ten okay. sposób. Sport jest dobry na wszystko, nawet na laktację. Just mi przeszkadza. Robisz. No, widać, że karmisz. Dokładnie. Znaczy, jest coś w tym, bo ja powiem ci, że jak ja wieczorem po nocy ściągam najwięcej. Mm-hmm. Właśnie po takim wyspaniu, relaksie, wiesz. A no, widzisz. Najlepiej nakarmić dziecko przed treningiem. Żeby mieć mniej do dźwigania. Nie, to nie o to chodzi. Chodzi o to, że podczas dużego wysiłku powstaje duża ilość kwasu mlekowego. Aha. I on może zmienić smak mleka na kwaśny bądź gorzki. Nie jest to absolutnie niebezpieczne, ale warto ściągnąć ten pokarm na przykład przed, bądź nakarmić dziecko przed treningiem. Okej, okay. Dobra, kładziemy się na plecy. Okej. Okay. Ciskamy pępek i wydychamy mocno powietrze. Napinamy wtedy mocno mięśnie głębokie brzucha. To jest bardzo ważne, Małgosia, na tym musimy się skupić. Z tych mięśni wychodzi każdy ruch. Czy sięgasz po kubek, czy nie wiem, po czajnik, po wszystko. Podnosisz nogę, nakładasz but. Okej, okay. Teraz odrywamy raz jedną nogę na wydechu i prostujemy ją nad ziemię, dalej wciskając kręgosłup w podłogę. Okay. I uginamy. I wydech. Cały czas cały to samo. Mhm. Okej, okay. Dobra. Kładziemy się na brzuchu. I odrywamy teraz klatkę piersiową od maty, tylko w taki sposób, żeby nie oderwać bioder. Zawsze przy takich ćwiczeniach się zastanawiam, dlaczego my ćwiczymy w rozpuszczonych włosach? Nie, po czym poznasz blondynkę? Po tym, że ćwiczy w rozpuszczonych włosach. Tak, i męczy się później. I męczy się. No bo wiesz. Nie no. Kobieta lubi dobrze wyglądać. Nawet na mat. Tak jest. Dobra, kładziesz się i teraz wprawiamy kręgosłup w taki delikatny ruch. To jest dobre, bo to mi pomaga na ból kręgosłupa, jak mnie boli. O, właśnie. To mi tak rozciąga, wiesz o co chodzi? Tak.